Hej, siebie maneczko z tej strony Przemo. Jeśli macie grę Final Assault, to zobaczyliście, że do wczoraj trofeum o nazwie Military Monk do godziny 19:28 nikt tego trofeum nie miał zdobytego na świecie. Ja wczoraj zdobyłem to trofeum. Pierwszy jestem na świecie, który to trofeum otrzymał i zrobiłem to w pół godziny, mimo że w trofeum pisze, że graj w tą grę 30 dni pod rząd i sobie teraz zobaczymy, jak to trofeum można łatwo sobie zrobić. Oczywiście musi mieć gogle VR, oczywiście tą grę i dwa PlayStation Move. Witam, witam, pozdrawiam wszystkich widzów. I teraz musimy uruchomić grę za pomocą jednego Move'a. I tak można zrobić wszystkie trofea czasowe, które macie w różnych grach. Zagrać w Sylwestra, zagrać w Boże Narodzenie, graj 7 dni pod rząd. No i teraz wchodzimy na przykład na kampanię i wracamy sobie. No i teraz włączamy grę. Trofeum zapamiętuje, że już tą grę dzisiaj graliśmy. Wchodzimy na ustawienia. Data i godzina. Krzyżyk, krzyżyk. I ustawiamy dzień do przodu. I znowu uruchamiamy grę. Wchodzimy znowu na tryb kampanii. I wychodzimy. Grę zamykamy. Wchodzimy na datę i zmieniamy znowu na dzień do przodu. No i tak oczywiście, jak już się domyślacie, że tak wystarczy zrobić 30 razy, czyli dostajemy za 3 dni, 3 dni grania pod rząd, 7 dni i 30 dni. Jeśli macie w grach trofea, zagraj w dany dzień, 7 dni pod rząd, czy w jakiś nawet tam miesiąc, to tak można sobie porobić. Dzięki za oglądanie, rzućcie łapkę i subka, trzymajcie się, hej, cześć, papa.